I witamy po przerwie. W naszym studiu już jest pani Katarzyna Szymańska. Witam panią bardzo serdecznie. Jak panią określać? Projektantka mody, kreatorka mody? Projektantka mody. Tak lepiej brzmi, a w ogóle to mam taki tytuł, bo tak skończyłam taką uczelnię, więc taki mam tytuł. Projektant mody. Rozumiem. Czyli jeszcze raz pani Katarzyna Szymańska, projektant mody. Spotykamy się tutaj przede wszystkim ze względu na Małą Czarną. To jest bardzo ciekawe wydarzenie, w które pani postanowiła się zaangażować. Tak, bardzo się cieszę, że biorę udział kolejny raz. Tym razem też jako na wybieg, czyli na pokazie również biorę udział. No kolejny raz, więc bardzo się cieszę, bo ekipa, która jest odpowiedzialna za to wydarzenie, dobrze się z nimi współpracuje, więc mile wspominam ostatni pobyt tam, więc no cieszę się, jak bardzo. Jest szansa na kolejny bardzo fajny event. Takich wydarzeń w Poznaniu jest za mało według pani? Coraz więcej i bardzo się cieszę. Myślę, że coraz bliżej zbliżamy się do Morza Mediolanu, do Nowego Jorku. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bo młodzi projektanci mogą się lansować, pokazywać, więc to jest dobre. Ja bym wolał, żebyśmy też się zbliżali pod względem aury, pod względem pogody do Mediolanu, bo to, co teraz dzieje, to Mediolanu niedobre. W ogóle nie przypomina, no, prawda? To prawda, tak. Powiedziała pani, że takie wydarzenia pozwalają młodym projektantom wylansować się, młodym projektantom zaistnieć. Zna pani takie sytuacje, zna pani takie historie, gdzie rzeczywiście takie wydarzenie potrafiło komuś pomóc? Oczywiście, mi na przykład. O proszę, to proszę opowiedzieć o tym, bo to jest na pewno bardzo ciekawe. To znaczy, coraz więcej pokazuje się właśnie na pokazach, coraz więcej mam poprzez to klientki, jestem zauważalna, ludzie pytają, będąc na takiej imprezie, gdzie można kupić, gdzie można uszyć, więc myślę, że takie imprezy są potrzebne, żeby się przede wszystkim pokazywać. Pokazywać się na Małej Czarnej już teraz w Poznaniu wypada. Oczywiście, jak najbardziej młodym projektantom, właśnie tak jak wspomniałam, żeby się lansować, żeby się pokazywać, to jest bardzo ważne. Dla projektanta bardzo ważne. Rozumiem. To jest już któreś z kolei pani spotkanie z Małą Czarną. Jak wyglądał początek przygody z Małą Czarną? Oni się do pani zgłosili, czy to pani ich znalazła? No oni się do mnie zgłosili, bardzo mi było miło wtedy. No muszę powiedzieć, że początki no, były to dosyć trudne, natomiast to jest czwarta edycja, myślę, że będzie bardzo dużo ludzi. No, początki naprawdę były trudne, było mało ludzi, natomiast trzecia edycja już było lepiej, a czwarta myślę, że to będzie sukces. Też tak myślę. Czwarta edycja przed nami, kilkadziesiąt godzin nas dzieli od tej czwartej edycji Małej Czarnej. Tak. Nie mogę się doczekać. My również. Myślę, że najbardziej to chyba Katarzyna Chmielarz, która jest jedną z głównych organizatorek tego przedsięwzięcia. Pani zaczynała przygodę z modą w sposób profesjonalny 10 lat temu. No muszę powiedzieć, że jako mała dziewczynka już lubiłam fajnie się ubierać. Mama mi już szyła, więc wszystko sobie tak dobierałam już z mamą. Natomiast tak, 10 lat temu zaczęło się tak na poważnie, stworzyłam firmę, zaczęłam projektować. Najpierw pojawiła się firma Bianco Nero, a po 4 latach już lansowałam swoje nazwisko Katarzyna Szymańska. No był to ciężki okres, ale przetrwałam. Jest pani w tym momencie, tak naprawdę w którym momencie kariery projektanta? Bo rozumiem, że na początku. Na początku. Cały czas myślę, na początku. Że na początku. Jeszcze dużo przede mną. Katarzyna Szymańska, skąd się bierze wśród projektantów, że swoje domy modowe, nie wiem, czy tak to mogę określić, swoje firmy lansują, sygnują swoim nazwiskiem i imieniem? Myślę, że dlatego, żeby pokazać samego siebie. Projektantów jest coraz więcej. Myślę, że w ogóle nie jesteśmy dla siebie konkurencją, bo każdy z nas projektuje coś innego, każdy ma swój styl, swoją klientelę. Natomiast no, moje atelier jest po to, żeby klientki czuły się wyjątkowo. Projektuję indywidualnie, no więc myślę, że takie miejsca są też bardzo potrzebne, bo nie ma ich. Powiedziała pani, projektuję indywidualnie. Myślę, że to jest hasło klucze dzisiejszej naszej rozmowy. Co to znaczy projektuję indywidualnie? Czy do każdej klientki podchodzi pani rzeczywiście, na początku rozmawia, ocenia, w jaki sposób ona lubi się ubierać i dopiero potem coś się rodzi w pani głowie?
Oj, to jest różnie. Nieraz klientka przychodząc już ma własny pomysł i pomaga mi tylko w wyborze tkaniny czy w kolorze. Natomiast są takie sytuacje, że klientka przychodzi i mówi, oddaje się pani, to lubię najbardziej, no bo wtedy mogę się wykazać. No i myślę, że atelier to jest takie miejsce, gdzie klientka czuje się tak no, swobodnie, tak? Czuje się jak u siebie w domu. Jak u siebie w domu, tak. Taką stwarzam atmosferę, to jest też ważne. Myślę, że dokładnie tak jak pani powiedziała, to jest ważne. Powiedziała pani też o własnej klienteli. Powiedziała pani, że każdy projektant ma swoją własną klientelę. Kim są pani klientki? Znaczy powiem tak, że przez te kilka lat tworzyłam swój styl, bo to też trzeba sobie wyrobić ten styl. Tworzę do osób dojrzałych i nie tylko, ale przede wszystkim do dojrzałych, o różnych sylwetkach. Szczupłych, trochę bardziej puszystych i spotykam się z nimi i projektuję dla nich. To jest łatwe zadanie, spotykanie się z takim klientem w twarzą w twarz? Oczywiście, bardzo. Ja bardzo to lubię. Poznaję się wtedy człowieka, a on się troszeczkę odkrywa. No właśnie, chodzi mi o to odkrycie, bo tak. Ludzie po prostu są ludźmi i mają mankamenty. Mają mankamenty, nieraz są bardziej puszyści, tak jak pani powiedziała, nieraz gdzieś tam brakuje czegoś. Rzeczywiście nie każdy chyba się lubi tym chwalić. No nie, ale próbuję właśnie stworzyć taką atmosferę, żeby ta klientka się przy mnie otworzyła i powiedziała, bo no w ten sposób też daje siebie, a ja oddaję jej, żeby ładnie wyglądała i żeby to wszystko było dopasowane tak, jak powinno być. Przychodzi do pani klientka, wita się z panią, dzień dobry pani Kasiu. I teraz tak, jak wygląda cały proces tworzenia? Czy pani od razu proponuje kilka różnych kreacji, czy to też zależy od klienta? Przychodzi i mówi, potrzebuje tylko jedną i wyłącznie sukienkę. Właśnie, to wszystko zależy na jaką okazję, czy to ma być właśnie sukienka wieczorowa, czy dzienna, czy to ma być garnitur, czy może płaszcz. Więc to wszystko zależy od tego, co by sobie życzyła. W moim przypadku no, ten asortyment jest dosyć szeroki, ponieważ ja i projektuję płaszcze, i kurtki, i sukienki wieczorowe, i sylwestrowe, i dzienne, więc i ślubne jeszcze, więc no, tego jest dosyć dużo. Więc ta rozmowa po prostu zależy od tego, co klientka sobie życzy. Rozumiem. Drodzy Państwo, za chwilę sobie zrobimy krótką przerwę. A po przerwie pokażemy Państwu katalog pani Katarzyny Szymańskiej i pokażemy część klientek, bo rozumiem, że to jest taka wyselekcjonowana część, która się na przykład zgodziła na wzięcie udziału w sesji. Sesja była w Teatrze Nowym, prawda? Tak, odsłonięcie katalogu w Teatrze Nowym, tak, bardzo mile wspominam. Za chwilę Państwo zobaczą to, co ten katalog kryje, drodzy Państwo. Teraz chwilka przerwy.